No i co, jak to wyjdzie? Kontroler włączony. Wyjdzie. Poszło, skalibrował się pięknie. Zaczniemy sobie od funkcjonalności, która nazywa się Orbit. Tak? Mamy home point, mamy to, co jest w tej chwili. W takim razie chciałbym zaznaczyć ten punkt. Tak? Wokół którego będziemy orbitowali. I tutaj mamy wysokość 30 metrów, może troszeczkę mniej. 15 metrach. Promień większy chciałbym. Około 80, speed mniejszą, czyli prędkość mniejszą. Punkt początkowy, powiedzmy, że północ, wyśrodkowany, obrót, zgodny ze wskazówkami zegara, gimbal, ręczne ułożenie. Wysokość obiektu trochę za mało, powiedzmy, że 10 metrów. Ok, start. Zobaczmy teraz, jak wygląda to orbitowanie. Wygląda to nieźle. Zaczyna lecieć. To jest nasz promień. I faktycznie jest na 15 metrach. Możemy nagrać. Orbita zatrzymana. Nagrywanie teraz rozpoczęte. Start. Dobra, mamy to i faktycznie teraz porusza się dość szybko. Dobra, w tej chwili zajął pozycję, jest dość daleko ode mnie, 70 parę metrów i porusza się elegancko, jeżeli chodzi o orbit. Bardzo ładnie idzie. Na wysokości 16 metrów. Wygląda to super. Im większy promień, tym właściwie można płynniejsze ujęcia uzyskać. Tutaj widać, że jest ok. Spróbujemy ręcznie go podnieść, dlatego że tam zaczynają nam się drzewa, które są wyższe. Chciałbym go podnieść na mniej więcej 25 metrów. Wtedy nie powinniśmy o nic zawadzić. Ok, może być 30. Mamy nagrywanie. Teraz widzimy, jak to wygląda. Jest w porządku. Miniatura jest wysoko nad drzewami. Fantastycznie płynnie daje radę. Czyli tutaj sekretem jest to, żebyśmy nie mieli małego promienia, żebyśmy nie używali tego promienia. Widziałem jeden tutorial z Australii na ten temat i chłopak używał bardzo małego promienia, a tu jednak trzeba mieć ten promień większy. Zaraz zrobimy próbę numer dwa. Ja się powoli obniżę, bo już powoli widać, jak te drzewa nam pozwalają i na co pozwalają. Możemy gimbala ustawić trochę wyżej. Samego drona można teraz obniżyć. Daje radę, elegancko, idealnie. Tak.
Ujęcia wychodzą przepiękne i słuchajcie, dla samej tej funkcjonalności Orbit myślę, że warto sprawić sobie Litchi. Ok, podlecimy teraz tutaj bliżej nas. W tej chwili zmniejsza się, jak widzicie, promień. Dość ładnie to jest pokazane na tej wizualizacji. Chciałbym jeszcze być bliżej. Zobaczymy sobie, jakie są w tej chwili ustawienia. Orbita zatrzymana. Przerwałem na chwilę misję. Promień 41 metrów. W porządku. Speed troszeczkę zmniejszymy. Mamy tutaj pokazane 1,3 m na sekundę. Od razu pokazuje nam, jak długo jedna orbita trwa. 3 minuty 24 sekundy. Spróbujmy w takim razie teraz. Wraca do punktu wyjścia. I zaczyna od północy, jak widzicie. To jest to, co mieliśmy wcześniej w tym ustawieniu. Zwrócił się w naszą stronę. I teraz mamy, jak pamiętacie, prędkość dużo mniejszą. Jesteśmy na wysokości 15,7 i on powoli się obraca. Płynne są te ujęcia, takie jak teraz mamy. To, co chciałbym jeszcze sprawdzić. Orbita zatrzymana. Chwilę zatrzymamy. Ustawienia, wysokość, promień, speed. Punkt początkowy to była ta północ. Teraz, jeżeli chodzi o tryb kursu, naprzód, wstecz, wyśrodkowany, na zewnątrz, ręczny. Spróbujmy pokazać to, co się dzieje na zewnątrz, czyli zwrócić drona faktycznie na zewnątrz naszego okręgu. I on znowu zaczyna od północy. Jak widzicie, leci w kierunku północnym, czyli Litchi ma w ogóle swoją funkcjonalność, dosyć ciekawą, ale wygląda to ładnie. I moją ideą było to, żeby pokazać to, co dzieje się na zewnątrz tego naszego okręgu. I tu faktycznie mamy dokładnie tak to pokazane. Czyli możemy krążyć, a jednocześnie możemy pokazać to, co jest po zewnętrznej stronie. Dobrze, to jest ta próba. Znowu przerwiemy. Orbita zatrzymana. I sprawdzimy sobie, jakie tutaj ustawienie jeszcze możemy przetestować. Wysokość jest. Promień jest, speed mieliśmy, punkt początkowy, wiemy, o co chodzi. Natomiast tutaj ręcznie można też ustawić, wyśrodkowany, wstecz. Ok, spróbujemy ręcznie ustawić i ruchy w drugą stronę. W tej chwili zrobimy sobie to tak. Ruchy w drugą stronę, on znowu leci na północ po to, żeby nam się ustawić i zacząć od północy, zgodnie z ustawieniem. I teraz chciałbym faktycznie ręcznie korygować go tak, żeby pokazać tą fajną drogę. Mamy już start, ale ja bym chciał pokazać, słuchajcie, tą drogę z drzewami, tak? O, właśnie, i na przykład jedzie ta cysterna, czy jedzie jakieś auto. Chciałbym to też pokazać. W tej chwili gimbalem ruch jest szybszy, a krążenie jest wolne. Ale jak widać, możemy na przykład ustawić sobie dany kadr, jaki chcemy, piękną drogę i mini nam to pokaże. Trochę gimbala wyżej. Tak, on realizuje tutaj płynnie, czyli 40 metrów to już jest taki promień, który jest bardzo płynny. Nie rwie tutaj. Ten Australijczyk, który to pokazywał, jemu rwał faktycznie. Dobra, teraz zmniejszamy, a spróbujemy trochę zwiększyć promień. Teraz zwiększę jeszcze promień. Ok, i spróbujemy sobie faktycznie w tym momencie lecieć tyłem, tak? To jest też fajny przelot, dlatego że w normalnych warunkach nie osiągniemy lotu tyłem miniaka.
A tutaj Litchi nam to umożliwia. On leci centralnie tyłem. Wygląda to bardzo dobrze i co ciekawe, lecimy właśnie tyłem. Na tym podglądzie to, co widzę w tej chwili, wygląda na to, że są w miarę płynne te ruchy. Aczkolwiek mam wrażenie, że on ma takie fazy lotu, kiedy wykonuje ruchy niezbyt płynne. Ocenimy to dopiero w postprodukcji, podczas montażu. Tak czy inaczej, możliwości są i pewnie Litchi też pracuje cały czas nad tym, żeby zrobić to lepiej. Na razie jest to zrobione, powiedzmy, na 65% funkcjonalność z Maviciem Mini, ale to działa i to działa fajnie i to mi się podoba, dlatego że to jest coś innego w stosunku do tego, co mamy w aplikacji DJI Fly. Tutaj jest na pewno powiew świeżości i powiew takiej energii, którą Litchi wnosi. Czy ta aplikacja jest warta zakupu? To zależy. No słuchajcie, 100 to jest i dużo, i mało. 100-120. Zdarzają się, teraz będzie Black Friday. Czasami można kupić trochę taniej, typu 75 zł. A warto śledzić profil Litchi i społecznościowe ich profile właśnie. Natomiast zdarza się tak, że można kupić taniej. Tam jest kilka takich niuansów, na przykład Android i różne aplikacje, jeżeli kupujemy w sklepie Google, bo zwykle na iOS zostaje Litchi, ale pod Androidem może być tak, że nie przejdzie Wam na następny device, czyli na następne urządzenie mobilne. Może być tak, że tylko na jednym będzie, a na drugim już nie, na przykład. No dobra, to był ten lot, słuchajcie. To był ten lot, o którym mówiłem, że jest taki dość ładny. Spróbujemy w takim razie zrobić rzecz następującą. Zmniejszymy ten nasz okrąg i za chwilę spróbuję zrobić taki myk. Przejdziemy do tego płynnie, bo on cały czas nam tutaj kręci. Spróbujemy polecieć faktycznie tyłem. W tej chwili Mini jest na 14 metrach i on się wznosi, tak? Orbita zatrzymana. Razie. Spróbujmy zrobić tak. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o wysokość, zmienimy do 10 metrów. Może nawet do 8. Promień 18. Może być trochę mniejszy. 10. Zobaczymy, jak on się zachowuje przy takich mniejszych promieniach, ale też i z małą prędkością. To jest mała prędkość i zaczniemy nie od północy, tylko zaczniemy może od wschodu, dzięki temu nie będziemy musieli daleko chodzić. Ok, start. Popatrzmy, co on wyrabia teraz. Trzeba na niego trochę uważać. Dobra. Będzie krążył tutaj wokół nas. Na 8 metrach. Jak on się zachowuje w przypadku tego małego promienia? Zachowuje się średnio. To, co orbita zatrzymana. To skorygować parametry, a mianowicie wysokość obiektu. Dajmy sobie
mniejszą wysokość obiektu. 3 metry, tak jak ja. I teraz ręczny. Dobra, chciałem go ustawić ręcznie. On nam zmienił tutaj... Orbita zatrzymana. Ten punkt. Punkt chciałbym przesunąć w takim razie tutaj, tu gdzie jest dron. Dobra. Start. Zobaczymy teraz, co się stanie. Chciałbym go skierować na nas. W taki sposób, żeby widział mnie. Żebym był mniej więcej centralnie. I teraz spróbujmy mu zrobić start. Orbita zatrzymana. Start. Ostrzeżenie. Poziom baterii wynosi procent 25. Dobra. OK. On teraz leci bardzo nisko. Damy go praktycznie tak. Ostrzeżenie. Poziom baterii wynosi procent 23. No dobra. Powiem tak. Teraz jakiegoś szału specjalnego nie ma. Ostrzeżenie. Poziom baterii wynosi procent 21. Jest większy, żeby to miało sens. Przy takim małym profilu to wygląda słabo. Dajmy mu trochę większą prędkość. Orbita zatrzymana. Ostrzeżenie. Poziom baterii wynosi procent 19. Zaczyna od wschodu. Zaczyna kręcić. Jak pamiętacie, można mu zadać to, żeby się gapiło na nas. Ostrzeżenie. Poziom baterii wynosi procent 16. Dobra. I w tym momencie mamy faktycznie orbitowanie. I to orbitowanie mamy takie, jakby nam się wydawało, że będzie w porządku. Na 8 metrach leci. Jak to wygląda, kiedy chciałbym, żeby był bardzo nisko? Na przykład tak. Ostrzeżenie. Poziom baterii wynosi procent 14. Można. Wznosi się teraz samodzielnie? Nie. Można coś fajnego uzyskać i samemu nagrać całkiem fajny klip. Okej, bateria jest słaba. Będziemy lądowali. Wystarczy mu to. Orbita zatrzymana. Słuchajcie, wyszło to naprawdę nieźle. Ja jestem zadowolony. Oczywiście Litchi wymaga trochę wdrożenia się i trochę przyzwyczajenia, bo to nie jest tak dopracowana aplikacja jak DJI Fly, ale z drugiej strony daje nam naprawdę mega duże możliwości. Jak patrzyliście i widzieliście to, co się działo, tam tych możliwości było całkiem sporo. Można ustawić sobie promień, można ustawić wysokość, na której orbituje, można ustawić prędkość. Następnie takie rzeczy jak początek, czyli orientację, czy na wschodzie, zachodzie, północy, południu, początek samej misji i zwrócić z dziobem albo do środka, albo na zewnątrz, albo w dowolne miejsce. Ustawienie gimbala też można zrobić ręcznie albo automatycznie na daną wysokość. Także tych ustawień jest naprawdę sporo. Ja uważam, słuchajcie, że to wygląda...
Także tych ustawień jest naprawdę sporo i ja uważam, słuchajcie, że to wygląda na dzisiaj całkiem nieźle i że ta Litchi jest warta zakupu. Jeżeli ktoś nie planuje kupowania Mavica Mini 2, może dokupić sobie do jedynki właśnie Litchi i uzupełnić swój arsenał o całkiem dobre możliwości typu tracking albo orbit, które dzisiaj pokazywałem. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!